Witam na kanale R2D. W tym odcinku sprawdzamy, jak zmieniła się lepkość oleju silnikowego w oparciu o samochód marki Hyundai i30, rok produkcji 2008, silnik benzynowy 1.4, 109 koni mechanicznych z przebiegiem 117 000 km. Próbka oleju została pobrana od osoby fizycznej w Krakowie w 2017 roku. Właścicielka pojazdu to 28-letnia kobieta, tak pierwsza jak dotąd kobieta w naszych eksperymentach. Do silnika zalany był olej marki Shell Helix Ultra w klasie lepkościowej 5W30. Warto zaznaczyć, że jest to kolejny przypadek z takim olejem. Właścicielka pojazdu Ola przejechała na tym oleju 13 000 km oraz zadeklarowała, że około 60% jej eksploatacji to eksploatacja w mieście, reszta to trasa, nie było robionej żadnej dolewki. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Lepkość dla świeżego oleju jest następująca: 70,2 w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 12,2 w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 172. Dla oleju przepracowanego zmierzona lepkość kinematyczna w 40 stopniach Celsjusza wynosi 62,1 mm2 przez sekundę, w 100 stopniach Celsjusza 10,9 mm2 przez sekundę, natomiast wskaźnik lepkości wynosi 168, a to oznacza, że odnotowujemy zmianę lepkości na poziomie około 11%, czyli przedział ostrzegawczy. Decyzja o wymianie oleju została podjęta w tym przypadku w sposób prawidłowy. Olej zaczyna tracić swoje właściwości, pora na aplikację świeżego. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie i zapraszam do kolejnego odcinka. Cześć!